Siema, tutaj jest Partiatrix, a dzisiaj gramy sobie czym wyjść z brązu, bo sezon się zaczął. Gramy sobie Jinx na czym wyjść z brązu, także wiecie. Uznałem, że nie będę nikomu grał żadnych placementów, bo dużo ludzi mi pisało w ogóle na maila i na Facebooku, czy zagram mu placementy i w ogóle nie gram żadnych placementów. Ten gościu, który wyszedł tutaj, Rocky Balboa, wyszedł sobie spokojnie do brązu jak uczciwy człowiek, idealnie dla mnie. I dzięki temu mogę sobie zagrać. Nie gram na żadnym koncie, jeżeli wchodzę na konto, widzę Unranked, to nie gram. Zagrałem tylko na Garenie, także od razu z góry mówię, jeżeli ktoś będzie się pytał. No, a ja przypominam o zostawieniu suba na kanale, o zostawieniu oceny pod filmem. I sobie grajmy. Czym wyjść z brązu? Jinx. Chyba najłatwiejszy, a na pewno jeden z mocniejszych ADC, jaki jest w tej grze. Także go bardzo serdecznie polecam. O fuck, trochę mnie napieprzyli. Czy mam lifesteala? Mam niby coś tam. Ładnie się leczę. Chcesz to wziąć? Okej. Okay. Ten trash. Taki zły nie jest, jakby nie patrzeć. Ops. Mamy pierwszy level. Ty nie masz tego gówna. O fuck, tą osobę. Blisko, blisko. Dobra, co ja mogę tu powiedzieć o Jinx? Gra, to jest chyba jeden z najprostszych ADC według mnie. Nawet minim w miarę idzie, więc no właśnie, co mogę powiedzieć? Po prostu gracie. Według mnie Hurricane na pierwszy item jest dosyć dobry, ale to też zależy od tego, jak wam idzie. Można sobie BF-a na pierwszy item kupić też. Ten trash akurat mi się dosyć dobry trafił. Nie trafisz mi. What? O fuck, no to było mocne, Tristanka. Srylak. To było mocne, bo mi sporo obrażeń zadała naraz. Także no, tego się po prostu nie spodziewałem. Naprawdę bardzo mało gram na bocie, ale to spokojnie, to nic nie znaczy, naprawdę. Jinx jest tak silna, uspokój się pies, ja tu nagrywam film. Jinx jest tak silna, że nawet ten jeden dead nic nie znaczy. Nic nie znaczy, spokojnie. Poza tym w late game to jest bestia. Tristana jest troszeczkę słabsza według mnie. No ale na tym, na botlane się nie znam aż tak dobrze. To jest to raczej takie czym wyjść z brązu tylko. No i silvera raczej. Moje umiejętności ADC są chyba za małe, żeby nawet wyjść chyba z golda. Także nie wymagajcie zbyt dużo ode mnie. Fuck! Dobra, mam teraz te zębacze. A Boże, tam stoi też mapa. Widać, że dobry ze mnie marksman. Jak to brzmi w ogóle? Jakaś niemiecka nazwa. Szkoda, że ona wzięła tego fraga pierwszego. Dobra. Wiem, będziesz to brał. Spokojnie. Zdaję z tego sprawę. Ja mam trzeci level już. To oni muszą mieć za chwilę. A właśnie. Jak myślałem. Za chwilę muszę mieć czwarty, skoro ja mam trzeci. Czekajcie. Tak sobie myślę. Muszę się skupić strasznie, jak gram na bocie, nawet na bronzie, bo w ogóle nie umiem nas hitować tymi, o Boże święty, tymi ADC. Także nie przejmujcie się moją farmą. Ale Hurricane pomoże mi w tym. Mam taką nadzieję. Dziecko, uspokój się. Na chwilę czwarty level. Ona będzie próbowała coś strzelić. Ta Vi mogłaby tu wejść według mnie. Nice. Użyłem heala, bo się trochę bałem znowu tego wybuchu. A wolałem go użyć. Nie wiem nawet, jak to możliwe, że mi aż tyle wtedy zadało. Możliwe, że się obrażenia wtedy jakoś połączyły. Tak myślę, co tu maksować. Aha, tu Rocket Bonus Range. O Boże święty. O, go łapią. Fuck, co jest? Sobiutko wyszło, strasznie. A ja sfleszowałem aż. Myślę, czy tu mogę coś podejść. Nie, dobra, chociaż na BF-a bym sobie zbierał, wiecie. Wiecie, chłopy, chłopcy i dziewczynki? Na BF-ka bym sobie zbierał. Tyle.
Kurde, trochę mi brakuje hajsu. 150 golda. Chętnie bym to zrobił. Wydaje mi się, że możemy. Ja sobie przejdę tutaj, dla pewności. 78 i mam jeden atak spina. Bardzo dobry interes. No właśnie, pięknie. Tylko, że ja z tego hajsu żadnego nie zgarnę. Myślę, że z tego jakiś hajs będzie dla mnie. Zostanę na linii w takim razie, bo sporo mobów. Tristana teraz też cofnęła. Ona kupi sobie BF-a. I tak myślę, co może jeszcze... A, i buta, dobra. Ona kupi coś takiego prawdopodobnie. Dobra, spuszczymy jeszcze tą falę. Ja wiem, że ty chcesz tam wziąć, wiem o tym. O Boże, jakbyś to złapał. Może by coś wyszło nawet. Wydaje mi się, że lepiej to sobie maksować. Muszę zawnąć syneczku. Czy ja mam jakąś tą maestrię? To się tak sprawdza. A, nic nie mam, dobra. Nic nie mam, ale słupiutko. Także według mnie to jest dobre na pierwszy item, ale jeżeli was stać, lepiej sobie kupić BF-a. Tak jak Tristanka to zrobiła. Tylko szkoda, że nie ma buta. To jest minus. I ona ma 6 level już. Kurde, już z tą rakietką jakbym coś wystajpił. Jakaś Jinx chyba była kiedyś na kanale. Nawet nie wiem, czy to nie było czym być z brązu. Ale nie wiem, możliwe, że jakaś luźna gierka po prostu sobie zagrałem. Nie wiem, różnie nagrywam te rzeczy. Dobra, idę na tego bota. Na 6, wydaje mi się, że nawet na 5, bo... Chociaż nie, bo Tristanka ma dosyć dobre ulti do walki. Na niskim levelu. Ale tamto ma 5. Nice. Boże święty. No ta wajkeruje tego bota. Powiem tak. Ja tutaj tak naprawdę... Ja, czym wyjść z brązu? Z dobrym junglerem z każdej dywizji wyjdziecie. Lepiej grać zawsze według mnie na dżungli, no ale... Mam 6. Czekajcie. Nie, dobra. Jezus Maria, on dosyć dużo dała. Na 2 to Q chyba lecą. A, na 3. Dobra, o, sorry, mogę młotę. Jakbyśmy wzięli pierwszego tego, fajnie by było nawet. No, szkoda. Siema. Nice. Trochę straciło HP tam to szmaciara. Ładnie to wyszło. To ma za 2 sekundy wardę, okej. LOL! Przeżyłaś? O kurde, to już tego się nie spodziewałem. Myślałem, że na chillku to weźmiemy. A kurde, ten trash strasznie dobre graby, ta vibe. Kurde, aż mnie dziwi to. Ja mam bronz 3, powinno mi dobierać ludzi z podobną dywizją. Ops. Dziwne, nie złapał się w tym. Chciałem, że się złapię. Fuck! Laga miałem jakiegoś, ale padnie. Nie, nie ode mnie, od Thresha. Szkoda, że od Thresha. Chociaż gdyby on nie uderzył, to... Nie, bo on tak grabnął. Szak ładnie, 4-2. Dobra, także nie lecimy całego infi według mnie. Lepiej polecić sobie to i zacząć od tego. Bo to nie dość, że movementy, to jeszcze mi da kryta. Więcej attack speed daje niż tamto. To daje 15%, tylko to daje 25%. No to... Jakaś... Kurde, szkoda, że tego tureta wzięli, bo on daje strasznie dużo hajsu. Pierwszy turet daje 400 golda. Na trzech jakby to podzielić. Trochę ponad 100 golda na łebka. No kurde, szkoda, że to wzięli. No nic. Zbierajmy sobie te kilka golda jeszcze. Grasz Nexta? No raczej nie gram Nexta na tym koncie.
Niestety nie gram Nexta. No bez tego, bez lifesteala to jest tragedia. Jak nie grać Jinx? Poradnik. Dobra, ale jakoś to poszło. Zmienimy sobie na działko. Czekajcie, może gdzieś ulti puszczę. Na topa nie ma co, na bota też. Na mida też nie ma co. Rene, tell me I. What? Nie ma wardów. O Jezus Mary, to było słabe. Co tu idzie inny? O, tam. Wlazła w to. Ja tylko w W chyba nie mogę skrytować. Tak mi się wydaje, bo często z tego W Jinx zadaje bardzo dużo wrażeń. O kurde, tre, to było nawet ładne. Bliskie bardzo. Gość tu stoi. Muszę sprawdzić go lepiej. Tak myślę, co ja mogę zrobić. To mi zwiększa chyba też obrażenie, nie? 110% to bija, okej. Nie no, to wiedziałem, okej. Fuck. O, fuck, mogło było dać. Mogła zgrabować. Nie wiem, znaczy mógł. Co to jest? Myślę, że tu ksim stoi. Tak kogoś pingują. To wardzik tylko. Rocky Balboa, weź się postaraj. Dobra, agresja jakaś tam leci. Nie no, ładnie ciśniemy z tym gościem, ale tak naprawdę, że nam mocno pomagali, naprawdę mocno. Dobra, spoko. Drugie W sobie pomaksujemy. Chyba nie ma co, bo to jest tylko snare tak naprawdę. To cofnęła do bazy. Co można zrobić? Czekaj, no dobra. O, jakbyśmy tutaj zagrali coś ładnego. No dobra. Dobra akcja. Yeah! Snajper na godzinie 6! Ha! To było zarobiste! Czym być z brązu? Proste. O fakt. Jeżeli złapiesz to ładnie. Jinx. Elo. Oh fuck. Właśnie dlatego nie gram ludziom placementów. Nie chcę, żeby po prostu dostawali free. No zagrałem tylko tym Garenem, żeby jak najszybciej wstawić tam ten film. Ale no nie będę grał ludziom. Jeżeli macie swoje konto w Unrankedzie, po prostu wyjdźcie do czegokolwiek. Inaczej nie zagram. Po prostu. Bieraj. Czy ja to zrobię w ogóle? W sumie? Jestem pewny, bo nie mam lifesteala żadnego prawie. Jezu, co tu się dzieje? Na co naliczyła? Nie rozumiem, na co naliczyła. Stała i stała. Aż dostała w mordę tak, że się po prostu nie pozbierała. 8, 2, 5. Ładne staty. Bardzo. A, ja słabo stawka, okej. Okay. To już raczej jest wygrane. Na hitach Hurricane i... Oh fuck, ale mi spieprzył.
Myślałem, chociaż w sumie to nie było potrzebne, to ulti, ale chciałem wziąć tego fraga. Myślałem, że go wezmę jakoś. 1-5 asu, no naprawdę, no. Opłaca się grać w placementy w bronzie, po prostu, Jinx. Nieważne na jakiej tej gracie, tak naprawdę. Po prostu ważne, że gracie. Także nie opłaca się za bardzo grać normalnie, według mnie. W bronzie po prostu grajcie placementy tutaj raczej. Nawet jak poczekacie, bo są jakieś tam te techniki, że... Nie, czekajcie, jak to było. Chyba wszystkie właśnie pro playery na początku grały w sezonu. Nie pamiętam nawet, jak oni to... Jak to się powinno robić dokładnie. O fuck! To było sławnie, mam lifesteala. Zapomniałem, że mam lifesteala, Boże. Tak. Z lifestealem bym to ograł, wydaje mi się. Na spokojnie. Trap. 50% kryte mam, ładnie. Teraz sobie polecę... Tak myślę, czy statika? Nie, czekajcie, Phantom Dancera się też nie opłaca. Infi, Blood Trister, chyba Blood Tristera, albo to na Armor Pena. Zobaczymy jeszcze. Ale chyba Blood Tristera polecę. Rain Kinga się nie leci na Jinx, to się nie opłaca. Bo z tych rakietek ona ma za duży zasięg, nie opłaca się podchodzić po prostu. Nie wiem, co on robi. To jest kretynem. Nie wiem, co on robi. Ciekawe, czy ją zabije. No, nie, ta zblokuje. Cholera. O w dupę, co to było? Ładne ulti, jak to się mówi. Kurde. Jak się gra Jinx? No widzicie, no Jinx jest strasznie silna przez ten swój zasięg duży z rakietek. Ulti też ma fajne nawet. Globalny ulti jest naprawdę dosyć mocne. Ten trash. Tak naprawdę no, ten trash bardzo mocny. Miał tego laning phase'a mocnego, bardzo. Dobre graby i też dostawałem ganki od Vi, także no wiecie, taki poradnik. Jak wygrywasz, jak wygrać jeszcze bardziej. Takie. No ale. To nie jest poradnik poza tym, to jest tylko takie, żeby pokazać wam jakieś takie dosyć łatwe postacie do wyjścia z brązu. Oni prawdopodobnie radzą Sura. O Jezus Maria! O Boże! Strasznie dużo! Tak się nie gra ADC. Po prostu za dużo gram toplanerami i junglerami. Dlatego potem się wpieprzam asasynami różnymi grami, tyle. Ale nic się nie stało, nic się nie stało. Budka na tak speeda myślę. A polećmy sobie to, jak mi już stać. I Daggera. O, Dagger będzie tutaj całkiem przypasuje, że tak powiem. Dajcie go. Mam 11-4, dobre staty w sumie. Vi Avicii? Czy mi się wydaje? No, no w sumie. No, ma 2-1-9. Ma to nie wiem, co ten gościu robi. Aha. Może kogoś trafię. Fa. Ja mu pół HP zapitał? Ja go za 460 uderzyłem tylko, co? Że tak powiem. Łatwo. Dobra, tyle. Sura dali. Tyle, 20-minutowe czym wyjść z brązu. Tak krótki filmik na dzisiaj. No, co ja mogę powiedzieć? Grajcie Jinx, jeżeli jesteście w brązie, czym wyjść z brązu, 7. sezon, tyle. Na razie.